Dzień dobry, nazywam się Marcin Łopatyński, jestem dyrektorem działu operacyjnego w firmie Strefa Energii. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o trzech mitach związanych z pracą pompy ciepła typu monoblok. Ogólnie pompy ciepła powietrzne możemy rozdzielić na dwa typy. Pompa ciepła typu split i typu monoblok. W przypadku pomp ciepła typu monoblok, pierwszy mit to gdy nie ma prądu, pompa ciepła zamarznie. Każdy producent pompy ciepła pokazuje, jaki rodzaj zabezpieczeń powinien być wykonany, aby w przypadku braku dostępu prądu pompa ciepła pracowała. Pierwszym rodzajem zabezpieczenia jest roztwór wody z glikolem bądź samego glikolu. Mówiąc pokrótce, płynu niezamarzającego, który w przypadku braku dostępu prądu może również działać w ujemnych temperaturach. Drugim rodzajem zabezpieczenia jest specjalny zawór antyzamrożeniowy, który w momencie, kiedy temperatura wody spadnie poniżej 3 stopni Celsjusza, wypuści całą wodę z obiegu. Więc mówiąc krótko, urządzenie typu monoblok w przypadku braku dostępu prądu jest urządzeniem bezpiecznym. Drugi mit. Pompa ciepła nie działa przy ujemnych temperaturach. Pompy ciepła obecnie stosowane mają bardzo wysoką wydajność w temperaturach nawet minus 16 do minus 20 stopni Celsjusza. Poniżej tych temperatur oczywiście załączają się dodatkowe źródła energii typu grzałki elektryczne, ale jak najbardziej pompa ciepła również w takich temperaturach działa. Trzeci mit. Pompa ciepła zużywa bardzo dużo prądu, więc moje rachunki za prąd będą bardzo wysokie. Zasada działania pompy ciepła jest taka, że rzeczywiście sprężarka potrzebuje do swojego działania prądu. Jednak w całym bilansie energetycznym pompy ciepła tylko 25% energii pochodzi z pracy sprężarki. Pozostałe 75% pochodzi z powietrza. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć coś więcej na temat pomp ciepła, zachęcam do kontaktu.